dobry. Serdecznie witam Państwa w programie Ewa Poleca. Jest mi tym bardziej miło, że mogę Państwa gościć w Dniu Bibliotekarza. Jak co roku, już po raz 11, w dniach od 8 do 15 maja staraniom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodzimy Święto Bibliotek i Bibliotekarzy. Mam nadzieję, że kojarzymy się Państwu nie tylko z półkami pełnymi książek, ale również z oddanymi pracownikami, osobami, które Państwa inspirują i zachęcają do czytania, tak jak ja próbuję to robić w tym programie. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam dla Państwa kilka książek, przede wszystkim mistrza literatury polskiej Wiesława Myśliwskiego. Bardzo długo czekaliśmy na, jak to zwykle u tego autora bywa, na jego nową książkę. Zwykle jego dzieła, a niektórzy twierdzą, że arcydzieła, od momentu ukazania poprzedniej dzieli kilka lat wydanie następnej książki. Jest to jedyny autor, który dwukrotnie otrzymał literacką nagrodę Nike. Nagród, które Wiesław Myśliwski otrzymał, no, nie mogę powiedzieć, że trudno zliczyć, bo policzyłam i jest ich około 30, prawie 30. Nagród różnych, i nagród literackich, polskich i zagranicznych, i również za jego całokształt jego działalności, nie tylko na polu literatury, odznaczeń państwowych, ponieważ w różnych etapach swego życia pełnił również funkcje w Narodowej Radzie Kultury, w Związku Literatów Polskich, a więc otrzymał również odznaczenia, ordery kawalerskie, no, różnego typu odznaczenia państwowe. Jest to pisarz, który wywodzi się, a właściwie jest głównym reprezentantem współczesnego nurtu literatury chłopskiej. Wiesław Myśliwski jest nie tylko pisarzem, jest również dramaturgiem, scenarzystą filmowym, redaktorem. Pracował przez wiele lat w różnych wydawnictwach literackich i kulturalnych. Jest absolwentem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w Lublinie. W tej chwili autor ma 81 lat i właśnie napisał i wydał swoją ostatnią powieść, która ma tytuł Nomen omen, ostatnie rozdanie. Książka jest wydana bardzo pięknie. Podoba mi się okładka, ale jak Państwo zdejmiecie okładkę, to również pokazuje się to, co ja lubię najbardziej, a więc książka wydana dla mnie jak przedmiot artystyczny. Piękne zdjęcie, nieco smutne, szare. Piękny papier. Z przyjemnością tę książkę bierze się do ręki. To już jest jej główny walor. Bez jeszcze zapoznania się z treścią książki, z treścią powieści i oceną, czy jest ona ciekawa, czy nie. Na pewno jest to dzieło wybitne, jak wszystkie popełnione przez niego publikacje. Wiesław Myśliwski jest autorem takich publikacji. Zaczął od Nagiego Sadu, Pałacu. Ja tutaj Państwu przypominam tylko te, które w tej chwili mam w bibliotece, a więc wydane w latach 80. w tej skromnej szacie graficznej jak zwykle. Było ich więcej, ale reszta w czytaniu. Później ukazał się w 83. w Literaturze w Twórczości Bodaja, w 84. Kamień na kamieniu. Wybitna powieść właśnie z nurtu literatury chłopskiej. Moim zdaniem najciekawsza tego autora, najlepiej się czytająca. Wtedy zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. W ubiegłym roku również Kamień na kamieniu został przetłumaczony i ukazał się, zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych. Autor
napisał jeszcze Widnokrąg, za który otrzymał Nagrodę Literacką Nike, ale Widnokrąg jest w czytaniu, więc nie mogę Państwu zaprezentować, ale przedostatnia powieść, przed ostatnim rozdziałem, Traktat o łuskaniu fasoli. No też bardzo powieść ciekawa. Jest to taki monolog skierowany do tajemniczego przybysza, gdzie podczas takich wspólnych, jak dawniej na przykład darcia pierza, tutaj łuskania fasoli, toczą się różne monologi tego głównego bohatera. I taka podobna w duchu i w sposobie narracji również jest ta powieść, ostatnie rozdanie. Również jest to monolog głównego bohatera tej książki, który pokazuje jakby treść i sens życia nie tylko tego pojedynczego swojego, ale w ogóle. Stąd krytycy nazywają, że jest to arcydzieło totalne. No, niektórzy mają wątpliwości, czy arcydzieło, ale że dzieło wybitne to na pewno, jak wszystkie rzeczy, które wszystkie, cała proza, którą autor wydaje, przyzwyczaiły nas do tego, że to są dzieła lub arcydzieła i nikt inaczej z krytyków nie śmie się zwracać do autora jak mistrzu. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że wśród tych nagród, które Myśliwski otrzymał, jest również nagroda znana wszystkim tomaszowianom, Ecce Homo. W 2004 czy 2005 roku autor otrzymał tę nagrodę, którą ustanowiła kapituła tomaszowska, właśnie pod takim tytułem Ecce Homo, i również w Wikipedii Państwo znajdziecie wśród tych wielu nagród autora wymienioną nagrodę Ecce Homo, którą autor również się szczyci i w tym swoim wykazie nagród zawsze się do niej chętnie przyznaje. Jeżeli chodzi o tę powieść Myśliwskiego, na pewno jest to dzieło, ale momentami nie jest takie... Oj, no nie chciałabym tutaj nikogo zniechęcać do czytania, ale czasami bywa to nużące i nudne. Niektórzy, jak zapoznałam się w internecie z uwagami, z recenzjami osób, to niektórzy mówią, że czasami zdarza im się zasnąć przy czytaniu tej książki. A przecież czytelnicy mają niezbywalne prawo do tego, żeby nie nudzić się podczas czytania. Jeżeli ktoś się nudzi, to ma prawo przerwać i nie czytać dalej, więc nie ma to jakiegoś wielkiego problemu. Ci, którzy doceniają tę twórczość, a jest to bezsprzecznie wybitne dzieło, które zostanie na trwale w literaturze polskiej, jak właśnie te wymienione przeze mnie utwory Myśliwskiego. Więc uważam, że warte jest przeczytania z wielką cierpliwością, nie tak może szybko, jak czyta się książki lekkie, łatwe i przyjemne, ale warto jest posiedzieć, przeczytać, zastanowić się nad tym monologiem człowieka, który jakby przeżywa, monologuje całe swoje życie, a takim pokazanym przez niego jest tutaj tak ciekawie ujęte właśnie ten sposób pokazania, ponieważ autor przegląda swój notes. Notes, który jest tak gruby, ponieważ między kartki tego alfabetycznie ułożonego skorowidza wkłada jeszcze wizytówki i później przeglądając komentuje. Niektóre nazwiska mu się kojarzą, niektóre coś znaczą w jego życiu, o niektórych zupełnie nic nie wie, nie pamięta, więc to jest takie jakby taki zrobiony rachunek sumienia, ale też jest drugi taki wątek dokumentalny, notes drugiego bohatera tej książki, krawca, u którego terminował, ponieważ no, nie chciałabym Państwu tutaj za dużo mówić o treści, ale bohater książki, ten narrator uczył się najpierw na artystę, przerwał te studia, zaczął terminować u krawca i tenże krawiec też prowadzi swój notes, ale notes taki zwykły, prozaiczny, w
w którym notuje nazwiska swoich klientów, ich rozmiary. I ten krawiec, jak otwiera swój notes, to wie wszystko o tych osobach. Od razu mu się kojarzą poprzez te zapisane przez niego informacje o tych osobach. Jest tu jeszcze trzeci dokument, mianowicie listy miłosne niespełnionej miłości dwojga osób, bohaterki Marii. I te trzy dokumenty jakby tworzą ramy tej powieści, która jest no powieścią o po prostu o sensie bycia, sensie życia ludzkiego. Oczywiście, jeżeli te wybitne dzieła czasami powodują, że chcemy przerwać, zachęcam Państwa do przeczytania innych książek, które mamy zakupione. Są to nowości wydawnicze. Możecie Państwo przecież wybrać sobie to, co lubicie czytać. I tak tutaj zachęcałabym do tych publikacji. Wspaniała biograficzna powieść o Beksińskich, ojciec i syn, właściwie zapis ich trudnego i dziwnego życia. I tutaj z książki lżejsze, łatwiejsze. Proszę bardzo, jest w czym wybierać. A na koniec chciałabym jeszcze Państwa zachęcić do przeczytania takiej bardzo, bardzo lekkiej książki, która ma wspaniały tytuł. Szczęśliwi ludzie czytają książki i piją kawę. I tym, proszę Państwa, chciałabym zakończyć to spotkanie. Życzyć Państwu, wszystkim bibliotekarzom i wszystkim czytelnikom, naprawdę miłych chwil spędzonych z książką, pełnych półek, wspaniałych, frapujących historii, które można z tych publikacji przeczytać. I oczywiście zachęcam wszystkich czytelników i tych, którzy jeszcze nie czytają, a ten program obejrzą, do odwiedzania bibliotek, nie tylko w Tygodniu Bibliotek, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa wiele niespodzianek, ale również przez zwykłe, czasami nudne dni roku, a książka zawsze Państwu zapewni te chwile spędzone z lekturą jako bardzo miłe i przyjemne.